Hej, gadolenka! Super, że jesteście! Zapraszam was dzisiaj na wyjątkowy filmik! If we are crashing down again. Pieces of love, it's... Słuchajcie, 4 października jest Światowy Dzień Zwierząt, a jak wiecie, uwielbiam wszystkie zwierzątka, a w szczególności pieski. Dlatego właśnie przyłączyłam się do akcji Dzieciaki karmią psiaki z Enchantimals. I wy też dołączcie się do tej akcji, a to jest bardzo proste. Już wam mówię jak. Wbijacie na stronę karmimypsiaki.pl. Tam jest specjalna gra, w której zbieracie kostki. Im więcej kostek zbierzecie, tym więcej karmy Enchantimals przekażą dla piesków w schroniskach. Wiecie dlaczego Enchantimals pomagają pieskom? To jest bardzo proste, dlatego że kochają zwierzątka, tak samo jak ja. I wy też bądźcie przyjaciółmi zwierząt, bo to jest bardzo ważne. W tym odcinku odwiedzimy jedno ze schronisk, żebyście mogli zobaczyć, kogo możecie uszczęśliwić. I naprawdę wejdźcie na tą stronę, pograjcie trochę w tą grę, bo to jest bardzo ważne. Zbliża się zima, więc pieski potrzebują dużo karmy. Bądźcie dla nich razem z Enchantimals świętymi Mikołajami. To was nic nie kosztuje, tylko zagrać w grę. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, oprócz tego, że gram w grę, to jeszcze sami zakupiliśmy 6 worków karmy dla piesków i jedziemy im to zawieźć. Właśnie dotarliśmy do Arkadii, do schroniska dla zwierząt w Głownie. O super, dziękujemy bardzo. No, to jest karma, którą od nas dostaną przede wszystkim te starsze, chore pieski. Żeby im pomogła. Tak, żeby była lepsza, bo to jest, no, to jest dobra karma, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, dobrze. No, jedzie do piesku karma. To jest piesek, który nie widać, tylko nie wkładamy rączek, dobrze, bo to już nie jest, on nie widzi, on zupełnie nie widzi, wczoraj był w klinice, niestety jest sprawdzone, że mimo, że to jest młody pies, on chodzi zupełnie jak normalny, jak widzący, więc od bardzo dawna nie widzi, być może od dzieciństwa, to jest choroba genetyczna, zanik siatkówki, jest już domek na niego, dla niego już pani stwierdziła, że bez względu na stan zdrowia, ona go bierze, to jest u nas nazwany, został, proszę bardzo, został nazwany Ślepusek. Ślepusek. Ślepusek, tak, to jest jedno, bo jest. Nie, nie może. Nawet jeszcze, że ma domek, super, nie? No, ale ekstra. Jest bardzo łagodny. Jaki słodziak. Bardzo łagodny. Ja bym miał skarpetki. Tak, jak nie można pogłaskać. Tego można. Ten jest taki, że... Po prostu nie wiadomo, bo naprawdę wczoraj jechałam z nim do lekarza, u lekarza wchodzi mi na kolana, a tu przez kraty po prostu czuję. Ale pieski ładnie, takie zadbane, nie? Bardzo zadbane, nie mają budy. Takie sierści. Dostawa jedzenie bardzo dobrze. No, ale tam jest więcej celów. Tak mnie polizał. Dobrze. Które są całe przerażone i no... Trafiły z domu, czasem trafiły z kanapy, więc po prostu tak naszych widzów, żeby pamiętali, prawda, że piesek to nie zabawka. Jest, tak, to oczywiście. No i one... O, ja. To. Pieska głównie tutaj, od schodów. Psy wcale nie przepadają za głaskaniem po głowie, raczej pod brodą, tutaj, widzicie? Po szyjce. Pod brodą, po szyjce. Po szyjce.
mogę. Nic tylko mnie bierzcie, no. Wszystkie liczą na to, że jak ktoś przyjdzie po głaszcze, to już to zabierzcie. No, dokładnie. Piękne. A pieski, wiemy dobrze, mamy dwa pieski. Pieski uwielbiają być przy ludzie, przy człowieku. To jest dla nich po prostu coś super, jak już przy człowieku. Bardzo się otwierają nieraz zabrane te psy, które w ogóle nie wychodzą nawet z budy. Jak trafiają do domu, zmieniają się, są zupełnie innymi. Oj, łapką bierze, jak Roxy cię wyłapie. Jak Roxy łapie, nie idź, nie idź. To jest piękne. Tak więc widzicie, pomagajcie razem z nami, pieskom, wchodźcie na stronę, prawda? Wszystkiego. Najbardziej niestety karmy, finansowego. Na bieżąco. Tylko pamiętajcie, nie jakaś karma taka, która ma 4% mięsa, jakiś taki badzie. No, raczej nie pufi, troszkę lepsze. Coś tak, lepszego, bo tak. Taka najtańsza karma to jest naprawdę... lepszej. Dokładnie. No i najchętniej, szczerze mówiąc, puszcz. Czasem nawet lepiej puszki niż suche. Aha. Nam jest łatwiej przechowywać. Zwierzęta bardziej to lubią. Aha. O, to my kupiliśmy suchą. Ale nie szkodzi, sucha też się przyda. Sucha jest dobra, zwłaszcza jak jest ciepło, tak, ponieważ puszki się psują, siadają muchy. Dokładnie. Tu mamy kuchnię. O. Tu wygląda w tej chwili, no mamy powimowane mięso, się rozmraża. Także mają gotowane mięso. Jak jest chłodniej, mają gotowane mięso, latem niestety nie, no bo nie. To tak, nie bo to się nie psuje. Nie Marcelek sam. Wiem o tym. Sam nie, ja nie dawaj. Ale sami podchodź, jak pani pozwoli. To jest takie skrzyżowanie owczarka podhalańskiego. Jak ale mówi, ja nie wiem, ja akurat nie wszystkie pieski znam, no jest, wygląda na bardzo łagodnego. Ja jestem wolontariuszką, ja też jestem tutaj tylko w takich dodatkowych godzinach. Psy u nas, jest bardzo dużo adopcji, te psy się zmieniają i tak jak mówię, no ja nie wszystkie znam. Dobrze, tylko żeby... Ale ważne, że są te adopcje. Tak. No i zawsze można pomóc pieskom, niekoniecznie zabrać je do domu, ale tak jest. On się po prostu boi. Tak, no, jeszcze, o tak, no proszę bardzo, tak. No właśnie, proszę, daj mi się zjeść, bo nie chcę do domu. O, proszę. Już dobrze. No ja tam są. W niedzielę był u nas Szymon Majewski. O, super. Tak? Mało nie wyjechał z psem, tylko pies już był zarezerwowany. No my już mamy dwa pieski, po prostu ten trzeci, tam to już byłby, już jest taką wiązek spory. Ojej. Zaczyna padać, ja Państwu pokażę, w jakim stanie do nas... Ojej, jest! Ja pokażę Państwu, w jakim stanie do nas wczoraj trafiła Bernardynka. To jest Bernardyn, który ledwie się trzymał na nogach, waży chyba 1/3 swojej wagi albo mniej. Chodź, Lalunio, wyjdź do nas troszkę. Agnieszko? Pies, który normalnie Bernardyn waży 70 kg. Widzimy sobie. Tak, po sterylce jest także, też już będzie miała. O, halo! Ona jest helikopter! Leczona jest, bo ona miała sterylkę. Jak śmigło! Cześć! Daj łapkę na górę, tak? Dajcie łapkę do góry, widzowie, na pierwszy. Tak, na mnóstwo łapek dla nich. Mnóstwo! Chodźcie na stronę, kajcie do grę, jak możecie, to jest to muszę, prawda? Dokładnie. Jak nie możecie psa mieć w domu, bo nie każdy może, to chociaż taką adopcję wirtualną. Dokładnie. To jest każdy ogromna pomoc. Dokładnie. Prawda? Jak widzą człowieka, zaraz machają ogonem, zobaczcie. Helikopter. Łóżko, jak... On jest podobny do mnie, a ja drugi głosy ją też. Zobacz.
Nowe psy, nowe koty. Trzeci dzień nie po kilkanaście psów. Cały kotów. Cały miotek. A tu jest to matka. Ostatnio były dwie mamy, jedna miała pięcioro, druga miała czworo. Czyli 11 kotów w ciągu jednego dnia. Moja cię. Zauważyłem go na dworze, on nas prosi. Marzenka, przecież mam dwa pieski w domku. Na pewno znajdzie szybko domek, zobacz. No bo jest taki fajny, że domu znajdzie. I wszystkie znajdą na pewno. Lepiej właśnie pomagać w taki sposób, widzisz, wirtualna adopcja. Można zajmować się... Gdybyśmy nie mieli pieska, byśmy wzięli. Na pewno. Mamy dwa pieski. No. Jezu, zobacz. Pieska może się opiekować. Już dwa pieski, już jest spora opieka. Oczywiście, jak ktoś może i chce, to może mieć piesków więcej, tak? Żeby one miały po prostu zapewnione. I karmy, i wszystko w domu. Ale jak zawsze możemy zrobić tą adopcję wirtualną. Dokładnie, może spróbujemy. No okej! Okay. No jasne, możemy. To co? No dobra. Zaadoptujemy adopcję wirtualną. To jest słodziak. Że jak zapewniam, to po drabinie go psykuję. To dziś się zawozi, tak? Tak, to już dwa tygodnie zebrane. I ludzie zbierają naprawdę troszeczkę, zobaczcie. Ludzie przywożą cokolwiek, przywożą, nie? I wtedy dostajecie na przykład jakieś pieniążki na to, żeby... Na karmę. No i super, sprzedajemy. Zamykają już schronisko, my nie możemy stąd wyjść. Ten jedzie do domu w piątek. Ten już jest, będzie miał domek, tak? Cześć. No to widzisz, Marka, tak się nie martwiła, się jak wyjdzie do domku, ale będzie miał domek. Ma domek, okazało się. Ale jest dużo innych piesków, także jak możecie, to adoptujcie, a jeżeli nie możecie, to pomagajcie wirtualnie. Dajcie dużo łapek w górę dla piesków i kotków. Pamiętajcie, pomagajcie. Okej, a teraz chcę zaadoptować pieska wirtualnie. Ile tutaj ładnych piesków, Marcele, którego wybrałeś? Dziadzio. Nie wiem, którego wybrałeś. Dla mnie był fajny ten. Kili? No to jak, wspieramy go? Okej. Okay. Okej, wspieramy. Dobra. A teraz wpłacamy dowolną kwotę, którą chcemy przekazać pieskowi. Okej, udało się! A teraz lecę pograć w grę, aby udało się zebrać tony karmy dla piesków. I wy też grajcie, pamiętajcie, papatki!